Dobra, jeden można jeszcze puścić. 40 minutek idziemy w tego, grać w sygnały z kosmosu. No, no, jeden, jeden. Szczerze, szczerze. Teraz szczere pytanie, odpowiedz tak czy nie. Zbawi cię to? Dzięki. Obejdźmy. To ano, a że z Lombardu tego programu. Jutro i tak będziemy dalsze odcinki oglądać. Terra Daily z tego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ty, Franceski, Piotruś. Dobry wieczór, Krzysztof Ibisz, witam państwa w programie Awantura. Ej, lepsza o jakoś? W naszej grze mogą wygrywać. Znaczy na YouTube jest ta sama, ale tu się lepsza wydaje. Tylko prawdziwi mistrzowie. Inny program chyba. Aby jest. Zdobyć mistrzostwo, trzeba mieć doskonałą wiedzę, stalowe nerwy, żyłkę hazardzisty i najmocniejszą jednak drużynę, ponieważ awantura o się. Kasę to pojedynek drużyn. A oto 12 śmiałków, którzy zmierzą się dzisiaj w naszej grze. Są oni podzieleni na trzy drużyny po czterech graczy w każdej. Okay, drużyny są tak skonstruowane, żeby ich poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny w innej dziedzinie. Poznajmy naszych graczy. Drużyna niebieska to Piotr kurde, Kuźma, Piotr. Policjant z Poznania. Policjant. Tomasz Zagrobelny, student lecznictwa z Oleszyc. Iwona Kwiatkowska, malarka z Sopotu, kapitan drużyny. O Boże, i Rafał Dzik, polski Donald Trump. Drużyna zielonych to Anita Dębska, zootechnik z Warszawy. Tadeusz Leciński, technolog żywności. Ty, w ogóle dużo ludzi kiedyś wąsy nosiło. Zobacz, to jest 2002. Teraz wąsów to tak chyba mało jest, nie? No bo wąsów kiedyś to dużo było. Z Raculi. Ireneusz Muś, policjant z komendy kryminalnej. Kolejny policjant. Kapitan drużyny i Bartłomiej Wieczorek, nauczyciel polskiego z Krakowa. O 7. Drużyna żółtych to Dariusz Cieślak. Ciekawe ludzi. Tam już nie ma. Studentka administracji z Łodzi. Piotr Łopatniuk, student zarządzania marketingu z Wrocławia. Student? Kurde, nie. Moja teoria, że 20 lat temu ludzie wyglądali trochę starzej, nadal działa. Drużyny i Krzysztof Stawikowski. Wiesz, że oni są w tym samym wieku, naprawdę. Tylko ten jest na wyższym roku, bo ten kiblował, no. Naprawdę, tylko stres i tak dalej. Rozumiesz mnie? I emeryt z piły. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Zmierzą się o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej z drużyny z tak zwaną drużyną mistrzów. A oto przygotowana specjalna loża mistrzów. A aktualną i zarazem pierwszą drużyną mistrzów w awanturze o kasę są najlepsi gracze życiowej szansy. Pod wodzą pani Elżbiety Raczyńskiej. Zapraszam. To muzyka, to oni się wybierają ją. Witamy gorąco pani Elżbieta Raczyńska, pan Marcin Pilacki, pan Izydor Jerzecki, napadli ją. Pani Lucyna. Zobaczyli, że 10-ka wygrała. Dobry wieczór. Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Lucyna. Witamy bardzo gorąco naszych mistrzów, to dla was te gorące brawa. Wygraliście w ostatnim programie 11 tysięcy 300 złotych. To są już państwa pieniądze. Dzisiaj możecie zarobić następne. Jeszcze nie wiem. Pani Elżbieto, to pani jest kapitanem drużyny, ale w poprzednim programie jednak no, taktycznie wszystko rozgrywał Marcin i to on sterował licytacją. Jak będzie dzisiaj? Tak samo chyba. Ja idę na żywioł, on pilnuje. Witamy drodzy mistrzy. Stary Rona, no, był z taki. Jedną z drużyn stary pierwszego Rona. Etapu w finale. Jeżeli mistrzowie wygrają, to zostaną 10 dalej. 10 na tamte czasy, no wtedy była 700 brutto, minimalna. 10 to było bardzo dużo na tamte czasy nawet. No. Sami znowu spotkamy ich w loży mistrzów w następnym programie. Natomiast jeżeli było przegrają, rok pracy. To ustąpią loży mistrzów nowej drużynie. Rozpoczynamy pierwszy etap. Co
to tequila nie bili nikogo. Żartuję. Na pierwszym etapie drużyna niebieska, zielona i żółta walczy o wejście do finału i o pojedynek z drużyną mistrzów. A no tak, tak, racja, bo to jest na czterech, to 2,5. No to, to i tak jest bardzo dużo. Drużynie daje na samym początku po 5 000 zł i to są pieniądze, które mogą państwo używać do licytacji. A oto koło, na którym mam 31 kategorii wiedzy. Za chwilę wylosuję pierwszą kategorię. Ile te kategorii? Kiedy ją przeczytam, drużyny rozpoczną ciągle te licytację. Same. Ta drużyna, która zapłaci najwięcej za pytanie, będzie odpowiadał. Tak, jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli odpowie błędnie, wtedy pieniądze z tego pytania przechodzą do puli następnego. Mamy 8 pytań w pierwszym etapie. Ta drużyna, która będzie miała najwięcej pieniędzy po pierwszym etapie, po tych 8 pytaniach przejdzie do finału. Losuje pierwszą kategorię. Dawaj. Zaczynamy. Ciekawe, jak będą licytować w tym odcinku drugim. Pierwsza kategoria to światowa muzyka rozrywkowa. Ja pierdziele, co to w duchu jest? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Ty, kto był popularny w tamtych czasach z muzyki? Bo to będzie takie najbardziej popularna muzyka z tamtych lat, nie? 2002. Nie ze świata. Ale to byłaby Polska wtedy, jak Rodowicz. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Żółci 1000. Żółci 1000. I co na to niebiescy, co na to zieloni, czy ktoś da więcej? Zieloni 1600. 1600, to da więcej. Ale bardzo co jest? Ta licytacja. 3000 niebiescy. Jopie! Mamcy, naprawdę licytacja jest bardzo zaciekła. 3 po raz drugi i 3000. 3800. Mam 3800. Zieloni babank, zieloni babank, zieloni babank, zieloni babank. Czy niebiescy dadzą więcej, czy wypuszczą żółtych? Słucham, 3800 po raz. Niebiescy 3900. Mam 3900. Mam 3900. Zieloni wchodzi, wchodzi, wchodzi. Po raz drugi, czy dostanę 4000. Mam 4 żółtych. Zielona szmata, obiód się musi spać, się wyrwę zaraz. Mordę wyżej. Czy wypuszczą żółtych? Babank. No. A zielonych pieprzyć dupa. Co znaczy babank? Muszę państwu wyjaśnić. Jeżeli drużyna gra babank, gra o wszystko, co ma. Bo jeżeli odpowie, no to zyskuje całe pieniądze z puli, a tym razem mamy w puli tego pytania 10 600 zł. To była ta dobra wiadomość. A ta zła jest taka, że jeżeli drużyna niebieskich nie odpowie, zostaje bankrutem i w tym momencie zakończy grę. Oto pytanie, przypomnę, 10 600 w puli. W której grupie w latach 1980-1982 śpiewała Enya? Nie wiem, co to jest ta Enya. Dziad siedzi. Dziad siedzi i myśli, nawet się za bilet nie zwróci. Ja pierdzielę. To jest jaka piosenka angielska. Jakaś grupa angielska. Moment, czy to nie jest przypadkiem, czy Monika nie śpiewała w Eminem? Czym? Eminem? W Eminem. Dzięki Kenny za 8 lat. Tam? No to powoli. Cokolwiek. On wygląda, jakby dużo słuchał muzyki z zagranicy. Jezus. Boże. Co to w dupę? Ja mam powiedzieć? Czy myślisz, że ja w ogóle wiem, co to jest Enya? To brzmi jak jakaś czarnoskóra... Ta. Z Ameryki. To ja powiem jakiś dupę, nie wiem, nie. Afrometal. 6 sekund jeszcze na zastanowienie się. Zachowamy to dla siebie. Czas się skończył. Bardzo proszę o odpowiedź. Zawsze odpowiada kapitan albo osoba przez niego wyznaczona. W tych latach podejrzewam, że mogła to być grupa
Baba. Pani Iwono, niestety czas skończył się, a więc nie mam odpowiedzi od państwa. Chciałem zapytać żółtych, którzy włożyli do puli aż 4000 zł, czy znaliby państwo odpowiedź? Czy sezonów taktycznych nie odpowiemy. Zachowamy to dla siebie. Zachowamy dla siebie. A mistrzowie, czy znaliby odpowiedź? Jest to grupa Klan. Brawo, tak jest! Co? Klan? To był popis możliwości mistrza. Co? Pa. To ona niby. To ona? To ona ma 60 lat? I tu tak wygląda? Coś tu śmierdzi. A więc bójcie się. Bójcie się. Mówię do drużyny, która ich spotka w finale. No ale... Niestety, niestety, no wiadomość dla niebieskich jest, no, niedobra, niedobra. Zero na koniec. Chłop nawet słowa nie powiedział w programie. Bardzo mi się to podoba, totalny sigma. Graliście bardzo ryzykownie, więc no tak to jest, kiedy... Nawet ze swoją drużyną nie rozmawiał. Ryzykownie, to po prostu łatwiej jest przegrać, ale też można zyskać więcej, jeżeli będzie dobra odpowiedź. W tym wypadku tak nie było. Bardzo państwu dziękujemy za udział w programie. Dziękujemy. Na kacu przyszedł. Nie mamy już niebieskich w grze. Pozostały dwie drużyny, które walczą o wejście do finału. Zielona i żółta. Wiedział, co się dzieje i wokół uwaga, niego. W puli następnego pytania. Nawet przed licytacją będzie już 10 600 zł. Losuję drugą kategorię. Ale co, ja też bym dał wam nazwę pierwszą, bo dużo w puli było. Hytrus traci dwa razy. Kategoria chemia. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 1100. 1100 zieloni po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci. Sprzedane. A, bo tamci nie mogli. To po co on to liczy? Zieloni powiedzieli od razu 1100. Powiedzieli... taką kwotę, no po to, żeby jak najmniejszym kosztem przelicytować żółtych. Tak jest? Tak jest, dokładnie tak jest. Się. Natomiast, no jeżeli odpowiedzą, to będą mieli całą ale pulę za to pytanie. Panem, bo oni mogą tego znowu pytania, tak. Przypomnę, w tym momencie 11 900. Oni mogą oto takich pytanie. Blokować do kategoria końca. Kategoria chemia. Jakim symbolem jest oznaczana liczba masowa? Nie wiem, co to jest. Chcielibyśmy poprosić o podpowiedź. Proszę bardzo. Ja nie wiem, co to jest. Podpowiedź będzie kosztowała 1300 zł. Nie dałoby rady za 1000? 1100, proszę bardzo. Prosimy. Proszę bardzo. Ja nie wiem. Oto cztery warianty. Jedna z tych odpowiedzi jest poprawna. A, G, ani U, ani L, N. Nie. M. M. Masa to M. Nie. Nie wiem. Jak sądzę? Tak, tak. Jesteś pewny? Nie, pewnie nie jestem, ale nie mamy innego wyjścia na sobie. Aż masz jakąś koncepcję? Ja myślę, że to jest liczba atomowa. No, proszę, co? A to jest atomowa. Odpowiadaj. No, powiedz, że... albo ja nie mam dupę pojęcia. No dobrze, tu ten mamon. Jest to symbol M. M jak Marta. M jak Marta. Jak sugerowała pani Anita? A. I to byłaby dobra odpowiedź. A. Ja... ale ciężkie pytania są na tak start. Tak jest, pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Jest o co walczyć. Ja teraz państwa zapraszam na krótką przerwę reklamową, a potem losowanie kolejnej kategorii. Witamy na komendę, po reklamach, co? W awanturze o kasę. A nie, tu jest policja. Stan kont. W tej chwili zieloni mają 1200 zł, a żółci 800 zł. Natomiast do puli następnego pytania, już od razu, przechodzi 11 900 zł. Losuj. Ty, ale... ty, wabank to krzyknie, czy nie? Babuń. Przed nami jeszcze po dobrą kategorię dajcie. Matematyka. Jakiś porypany będzie. Licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. Wabank. Żółci wabank.
Ładnie. Ogarnął tym razem. Za wszystkie twoje pieniądze, a więc 800 zł, jeżeli odpowiedzą. Zielony to nawet nie wiedział, co się dzieje. 12 900 zł. Jeżeli się pomylą, niestety odejdą z gry. Jak i będzie wzór na Pitagorasa, zielony. To trochę śmiech na proszę sali. Proszę spojrzeć na tyle. Takie porypane były. Które z twierdzeń matematycznych ilustruje ten rysunek? Pole. Pole powierzchni. O, twoja odpowiedź. Dobrze mówię? No jaki w dupę Pitagoras? O czym ty gadasz? Ja pierdzielę, ty rzeczywiście. Nie. No jest A kwadrat, B kwadrat, C kwadrat, no jest niby. Śmierdzi to. To nie o to chodzi, widzowie. No nic innego nie wymyślimy. Nasza odpowiedź brzmi twierdzenie Pitagorasa. Tak jest, słyszeli państwo już te brawa. Twierdzenie Pitagorasa. Ty, dobrze powiedziałem, bo ja to miałem na myśli, okej? Ja to miałem na myśli i mi tego nie udowodnić, że nie. Doskonale. A więc proszę państwa, dzięki tej jednej odpowiedzi i zagrywce Wabank o być albo nie być w tym programie, teraz prowadzą żółci, mają na koncie aż 12 900 zł. Ale po prostu to nie to samo? 1000 zł, a ja losuję kolejną kategorię. Dotarłbyś do tego z kalkulatorem. Zaufaj mi. Prawda. Film polski. To będą jakieś stare rzeczy. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. Żółci 900. Żółci 900. 900 po raz drugi. 900. 1000 wabank. 1000 wabank, sprzedam. No trochę w pieprzu, ale... I kolejna zagrywka wabank. Ale i tak nie wygrają. Wabank, teraz zieloni. Jeżeli... odpowiedzą prawidłowo, wygrają pieniądze z puli 1900 zł. Jeżeli się pomylą, odpuścił? Niestety odejdą z gry. Oto pytanie, przypomnę, kategoria film polski. Jak brzmi nazwisko od twórcy roli profesora Wilczura w Znachorze? Niedawno był remake tego filmu. Nasza odpowiedź brzmi Jerzy Bińczycki. Świetnie! Zieloni zarobili trochę pieniędzy, ale jednak różnica jest ogromna. W tej chwili żółci mają 12 tysięcy złotych, a zieloni 1900. Przed nami jeszcze 4 pytania. Losuję kolejną kategorię. Ale nie ma bata, że zieloni się odkryją. Różnica 10 pytania. Kategoria świat polityki. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. Żółci 2000. Żółci 2. O, zablokował. Sprzedamy. Ale jak źle odpowiedzą. Bez licytacji, ponieważ to żółci świetna. Przelicytowali zielonych, którzy mają na koncie tylko 1900 zł, nie mogli postawić więcej. Kwaśniewskim pytanie. Więc nie, będzie tego pytania 2200 zł. Pierwszym prezydentem w którym roku wolnych wyborach? Michaił Gorbaczow otrzymał co? Pokojową Nagrodę Nobla. 91, na stówę, no musi to być. Myślę, że tak. Czy możemy zapytać, ile kosztuje podpowiedź? 1500 zł. Nie wspieram. Proponujemy 1000 zł. Nie wspieram. 1200 taniej sprzedam. 1100. 1200. Bierzemy podpowiedź. Proszę bardzo, sprzedaję państwu podpowiedź ale za tak 1200 zł. Oto 4 warianty odpowiedzi, jeden jest poprawny. 1990. Ja bym 91 rzucił, tak szczerze. 1989. 1991. Ja bym 91. 1988. Nie, myślę, że 91, ale nie wiem. To tak, to za wcześnie, po jego karierze. Na 91 to
Odpowiadamy 1991. 1990 rok. To jest poprawna odpowiedź. Ja pierdzielę, bym ci w mordę dał i bisz. Przepraszam, panie Krzysztofie. Tak więc żółci wciąż prowadzą, mają 8800 zł, zieloni 1700, a w puli do następnego pytania przechodzi 2200 zł. Losuje przed nami jeszcze tylko 3 pytania do finału. Co ty słyszysz? Ale był taki jeden. Świat polityki. Mogłoby być takie pytanie. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Prezydent przemawiał pijany. Rzuci 1800, sprzedane. Powiedziałem sprzedane, ponieważ żółci w tym momencie przelicytowali o 100 zł zielonych. A ale zieloni to w ogóle jakaś anemia jej dopadła chyba. Oto pytanie w puli pytania 4200 zł. Który kraj zaanektowały Chiny w 1950? A Tybet, rzeczywiście Tybet może być. Ty, może być. Ale nie wiem. No jak Mongolię w dupę, co ty gadasz? Znaczy może być Tajwan też. Nie wiem kiedy oni się tam oddzielili, czy to było więcej. Nie, no to mogło być... Chyba nie, nie mam pojęcia tak szczerze. Ten Tybet nawet pasuje. Zobaczmy. W tym roku. Tybet czy Nepal? No Tajwan, to się teraz szarpią o Tajwan. Odpowiadamy Tybet. Oczywiście, Tybet. No i wróciła do nich kasa. I proszę państwa. Żółci mają 11200 zł, zieloni 1500 do nich. I gramy dalej, przed nami tylko dwa pytania. W latach 90. Dwa pytania do finału. Uwaga, będzie bardzo ciekawa rozgrywka. Losuję następną kategorię. Czy 2000? Kategoria przed ostatniego pytania to ciekawostki. Otwieram licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Nie zieloni ma... 300. Zieloni 300. Żółci 400. Żółci 400. Podbijaj, podbijaj ich wydoń jak 400 się da. Po raz drugi. Zieloni 500. Zieloni 500. 500 po raz drugi. Żółci 600. Żółci 600. 600 Ej, dobrze drugi. Żółci grają. Bardzo. Zieloni 700. Zieloni 700. Żółci. Drugi odcinek, oni już ogarniają. I 700 po raz trzeci. Co jest, ty? Czemu nie doił go? Że nie mogliby ich do zera wydoić. Pamiętam, jaszko, ale to było parę lat temu. Tym sztućcem. Gówno, ostrygi. Nie wiem. Nie wiem, że podpowiedziałeś mi to. Co nie? Ostrygi? Chcieliśmy się zapytać, ile będzie kosztowała podpowiedź. Makłowicz robił? Co ty gadasz? Podpowiedź za 400 zł. No to za 200 byśmy ją kupili. 300, proszę bardzo. Oni nic nie zarobią, jak tyle weźmy. Poprosimy o podpowiedź. Proszę, to 4 tam warianty, ci dali ile? 500? Odpowiedź jest poprawna. Lecz grosz im wpadnie. Ostrygi. O, jest kasze, ostrygi. Suflety, ciastka. Ja bym dawał te ostrygi. Ciastka to się łapą je, kaszę mordą. Suflet nawet nie wiem co to, więc ostrygi. Tak jest, ostrygi. $1300, tyle zarobili zieloni za to pytanie. Witam, Sernik. A ja losuję ostatnie Serina. Pytanie przed finałem. Przypomnę, że w tym momencie zieloni mają 1800 zł. Wiesz, że istnieje taki pierwiastek jak Moskow? Kto? Ci 10600. Nie wspieram. Losuję ostatnią kategorię. No, Rukaszu, to jest prawda. Ale mogli ich już wydoić, jak tak doili. Historia powszechna. O. Rozpoczynam licytację, biorę po 200. Ale coś łatwiejszego, co? Zieloni 300. Zieloni 300. Co na to żółci? 300 po raz drugi. Grają orangutanie w dupę. I 300 po raz trzeci. Sprzedam.
Znaczy, mogli ich wydoić, no. I tak jakby to już jest koniec. Nie, nie dało się, żeby oni wygrali. Do pytania i posłuchajcie. W którym kraju panowała dynastia Kapetyngów? Nie wiem, co to w dupę jest. Czemu te pytanie jakieś dynastie? Czekaj, Hiszpania strzelam. Bo to pasuje mi. Zobaczymy. Anglia, jak powiesz Anglia, ci przejdę się do ciebie. W czasie się cofnę, żeby się wpieprzyć. Chcieliśmy zapytać, ile będzie kosztowała odpowiedź. Za 300 zł. Tam ci dali 200 do puli. Zaczyna się. Wyższa matematyka. Zostanie, no to proponuję za 200. Za 200 zł. Za 200 to. Proszę bardzo. Wrócą im pieniądze chociaż na konto. Cztery warianty, jedna odpowiedź jest dobra. Marchia Wschodnia, Francja, Longobardia, Bawaria. Nie ma Hiszpanii, zmieniam zdanie. Dobra, Kapetynów, czekaj. Jak to w ogóle brzmi? To brzmi po niemiecku? Bawaria, Bawaria. Francja, Longobardia. Nie wiem, co to jest ten longboard. A Marchia Wschodnia to jest co? Co to w dupę jest? Marchia Wschodnia to jest jakiś... Co to jest? Ta Marchew? Nasza odpowiedź brzmi Longobardia. Pan Krzysztof z drużyny Żółtych napisał w ankiecie, że interesuje się historią. Jak by pan odpowiedział? Francja. To była Francja. I proszę państwa, to pieprzone gówno. Też bym odpowiedział, co mu źle na historię, no, a też bym pisał, że się interesuje. Sytuacja jasna, wiadomo było, kto przejdzie do finału. Mnie Krzysztof. Ja podsumuję stan kont. Grę w tym momencie kończą zieloni i zarobili awanturze o kasę 1300 zł. Natomiast żółci zarobili 10400 w pierwszym etapie, plus dopisujemy wam 500 zł z puli ostatniego pytania, bo taki jest regulamin. I wy kończycie pierwszy etap z kwotą 10900 zł i to wy w finale zmierzycie się z drużyną mistrzów. Życzę wam powodzenia. W tamtych czasach nie było źle, no po prostu na łebka wyjdzie połowa minimalnej na łebka, no. Jakby teraz 1500 zł. Rozpoczynamy finał. W finale drużyna Żółtych zmierzy się z drużyną Mistrzów. Podatek, a no. Jeżeli Żółci wygrają, to ich spotkamy w loży Mistrzów w następnym programie. A jeżeli znowu wygrają Mistrzowie, to wtedy w następnym programie w loży Mistrzów z powrotem zobaczymy drużynę. Izydor, dawaj, lecisz. Przypomnę stan kont. Otóż Żółci wchodzą do gry finałowej, mając na koncie 10 900 zł. Natomiast mistrzowie zawsze na początek gry otrzymują od nas 12 tysięcy. Pani Elżbieto, proszę powiedzieć, są do przodu, a jak forma dzisiaj, jak oceniacie swoich przeciwników? No, jak na razie to jesteśmy pełni uznania. A co trochę będzie? Tak, Rukasi, no. Panie Piotrze, proszę powiedzieć, jak morale drużyny, no w końcu za chwilę zmierzycie się z mistrzami. To ładnie doją. Wydaje mi się bardzo dobrze, jesteśmy pełni energii, entuzjazmu i postaramy się zdetronizować mistrzów. Życzymy państwu powodzenia. Losuję pierwszą kategorię. Dawaj coś fajnego, bo mnie popieprzy, jak jeszcze 10 razy źle odpowiem z rzędu. Kategoria historia. Dobra, sztuki. Ale może jakiś malarz znany będzie. 2 plus 2, 6. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. Mistrzowie 300. Żółci? 300 po raz... 400 po raz pierwszy. Chciałem rymu dać. Żółci 400 po raz drugi i mistrzowie? 500. Mam 500, żółci? 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. Są na przegranej pozycji i nie licytują. Się, no jak 900 parę pytań ale. W którym państwie znajduje się Muzeum Escorial?
Nie jestem pewien, ale na 90% będzie to chodziło w Hiszpanii. Wy? Sugestie? Escorial. Można w każdym państwie. Może być Portugalia, ja bym stawiał na Hiszpanię. No, są rozbieżności między nami. Dokładnie dwie. Odpowiedź. Ciężko nam się zdecydować. To wyjdą na minus. Ale nie wiem. Ryzyk, fizyk, moje ulubione powiedzenie. Stawiałabym na Portugalię. Stawiałabyś na Portugalię. Co by postawił pan Marcin? Ja na Hiszpanię. I to byłaby dobra odpowiedź. Będzie przywitanie z mamą Biedro. Madrytu. Ja jestem zdziwiony, panie Elżbieto, bo ja słyszałem, że pan Marcin powiedział, że jest to Hiszpania. Dlaczego pani zdecydowała się na Portugalię? Pomyliło mi się chyba Prado z Escorialem. Ale trzeba przyznać, że posiadanie pana Marcina w drużynie to skarb. Tak. Stan kont jest następujący. W tej ona jest za mądra, ten program, a i tak nie wygrywa. 500 zł, a żółci mają 10 500. Przed nami jeszcze 7 pytań. Losuję. Tekina. Ile pytań, widzowie? 6 jeszcze? W puli zostało 900 zł z poprzedniego pytania, a kategoria to matematyka. Znowu pitok. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. Mistrzowie 300, żółci. Babcia ze schodów spadnie po programie. Pamiętam, pani Lucyna była dobra w życiowej szansie z matematyki. Co na to żółci? 500 po raz drugi, 500, 600. Żółci już chyba wydali na wakacje wygraną. 700 po raz drugi i 700 po raz. Żółci coś dadzą? Trzeci. Sprzedam. Przecież jakby teraz wygrali, to byliby do przodu żółci, oni są tempi. Naprawdę mnie denerwują Tuni Stark. Jakim przedrostkiem określamy 1/10 podstawowej jednostki miary? Decy. Nie może być inaczej, tak jest. I Zydur jak się cieszy. Wszystko zainwestuje w Strepsil. Wiesz, że on stworzył Strepsil? Te mnisie. Przed nami jeszcze pastylki? 6 pytań. Losuję kolejną kategorię. To jest 2002, on to stworzył. 13 tysięcy złotych, a drużyna żółtych 9900. Klucz do auta można wygrać? Gdzie te klucze dawać? Historia sztuki. Nie wiem, co się dzieje. Ciągle te same państwa, biorę po 200 zł na dobry początek. Żółci 300. Żółci 300, mistrzowie? 400. Żółci? 500. Mistrzowie? 600. Żółci? 600 po raz drugi. 700. Mam 700, mistrzowie? 800. Mam 800. Mistrzowie? 800 po raz drugi. Dzięki, Sanderka, za 4 lata. Witam. 1000. Mam 1000 od mistrzów. 1000 po raz drugi. Co na to żółci? Historia sztuki, jaką Biedroń matce za... Mam 1000 od żółty. Co na to mistrzowie? Co ty piszesz, mam 1200. Co na to żółci? 1200 po raz drugi i 1300. Pobejtuj trochę żółte i kupisz to. Mam 1500 od mistrzów. Dawaj 3 żółte. Co na to żółci? 1500 po raz drugi. 1600. Mam 1600 żółci. 1600 po raz drugi. Co na to mistrzowie? 1600 ej, po raz... dwa. Ale oni mogą ich przebić, ale jak źle, to przecież... 2000 to jest od razu 2000. Będzie dedek, nie? I czekam jeszcze na żółtych. Znaczy zablokować. Po raz... to co ty w dupę 1600 dałeś i nie grasz? Mistrzowie kupili to pytanie za ty, chyba, że on myśli, że to jest dosłownie jak w pokerze, że taki blef. Wiesz, o co mi chodzi? Że jak dużo licytują, to on się obstrał, że będą wiedzieli, ale już na jedno nie odpowiedzieli ze sztuką. 1000 zł, a w puli pytania znajduje się 3600 zł. W której ze stolic znajduje się Muzeum Wiktorii i Alberta? W Londynie. W Londynie, na 100%. No na pewno. Polska. W Wielkiej Brytanii, w Londynie. W Londynie. Polska, bo to stolica świata. 600 zł, a żółci 8300. 5 pytań do zakończenia. Losuję kolejną kategorię. Ja nie wiedziałem tego. Ze sztuką to ja chyba serio znam tylko tą, co Biedroń.
To była kategoria, z której nie chcieli licytować mistrzowie w poprzednim programie. Wędkarstwo. Rozpoczynam licytację. 300, koniec. 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. 300. 300 mistrzowie. 400. Żółci 400. 500. Mistrzowie 500. Ale żółci to są anemicy. 1000 po raz drugi. Co na to mistrzowie? 1200. Mam 1200. Ładnie lecą ty. 1300, mistrzowie? 2000. Mam 2. Co jest? Ale się baba wściekła. Mam 200 od żółtych. Czy dostanę więcej od dalej, mistrzów? Dalej. 200 po raz drugi. 3000. Mam 3. Wiele ty. Długi starczy zestrał. Mam 3000 mistrzów, to jest od razu po raz 300. Drugi. Mam 300, mistrzowie? 300 4. Po raz drugi. 4. Boże, ty, rzucił wam banki win. Przebili do 4000 zł, mistrzowie. 4 po raz drugi. I czy żółci dadzą więcej? 4 po raz... 400. Mam 400 od żółtych. Dzięki, Andrew, za 17 lat. Czy dostanę więcej? 400 po raz drugi. 8400. 8400, sprzedamy. Ty, jak Miss Ace. Boże, ty, ej, mistrzowie, jakie oro robią. Jak oni dobrze dadzą. Chłopie, co tu się odpieprza? Sprzedałem od razu, ponieważ mistrzowie przelicytowali żółtych, którzy mieli na koncie tylko 8300 zł. Ale golo nie mogli wydać więcej, a więc 8400. Tyle włożyli do puli tego pytania mistrzowie. Jestem bardzo ciekawy, dlaczego państwo tak wysoko licytowali? Przecież w poprzednim programie, kiedy było wędkarstwo, nie chcieliście licytować. Dlaczego? A to może być tak różnie. No dobrze. Dobrze, proszę bardzo. Oto pytanie i powiem państwu, że w puli tego jednego pytania z kategorii wędkarstwo mamy 12500 zł. W puli tego pytania on powinien mówić obrazowo, żeby ludzie tak przed telewizorami zawału dostali. W puli tego pytania mam pensję 80% społeczeństwa z całego roku. I ludzie przed telewizorami, no way. I od razu SMS-ik za 6 zł leci do programu i Polsat zgarnia milion. No i git. Jak tradycyjnie nazywamy wędzisko uzyskane ze sklejenia kilku prętów? Nawet nie wiem, co sam powiedział. Jak wędzisko? Sklejenie kilku prętów. To może być składa. Nie, bo to jest ze sklejenia. Składak jest wysuwany. Sklejka. Albo bambus. Bambus. Bambus to jest cała wędka bambusowa. Izydor, zaraz powiedz, że to bambus. Ja nigdy kija nie moczyłem, ale bambus nie, składak też nie. Możemy prosić o podpowiedź? Proszę bardzo. Za 2000. Podpowiedź będzie kosztowała 800 zł. Czy są państwo ale malutko. 500. 800, ani grosza taniej. A 600? 800. Trudno, nie. Proszę bardzo, podpowiedź, to są cztery warianty odpowiedzi. Ja nie moczył. Jeden wariant jest dobry. Wiązanka, składanka, prętówka, klejonka. Nie wiem, klejonka rzuca mi do. Klejonka. O. Tak jest! Ale rygiuta jest. Pani Elżbieto, niech pani przyzna, strzelała pani? Tak, pół na pół, a powiem teraz dlaczego. Tak. Ponieważ ja, wstyd się przyznać, ale od 35 lat jestem żoną wędkarza. No. To o niej jest ta pasta. Spolegliwą. O jej mężu jest pasta o wędkarzu starym. No. No to pasuje nawet, tak daty się zgadzają, nie? Czas i miejsce akcji identyczne. Która pozwala mężowi na łowienie. Nie ma nic przeciwko temu, że on sobie jeździ na ryby. No więc z musu troszeczkę się muszę na tym znać. Jak ma na imię mąż? Czesław. O, podziękowania, panie Czesławie. Czesław o 7. Dzięki niemu 12500. Drużyna mistrzów ma 17900 zł. Drużyna żółtych 4200. Przed nami jeszcze 4 Czesław pytania. Czesław na baczny się oglądał odcinek. Kategorię. Wiem, że zrobili film na podstawie pasji o starych. Tam grał Rysiek z planu. Kategoria polskie seriale. 18K mają? Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham badawczo. 300. Mistrzowie 300.
400. Żółci 400. Mistrzowie? 500. Żółci? Ale golą tych żółtych. 1000. Mam 1000. Lutera i zjadą. Baban. 1000 po raz drugi. Baban. Baban żółci. Po co? Po co w dupę? Czekaj. Ja też żartowałem, Tony Stark. Poniosło. Na ich koncie będzie 5200 zł. Jeżeli nie odpowiedzą prawidłowo, niestety zakończą grę i program. Tak, wróciła awanturka obiecywana, no od stycznia miała być. Trochę się przetan. Ty, czterej pancerni, no. No, ojcowie chrzestni, niech wyjdzie. Ryszawy. Ale jakie pytanie będzie, to jest ważne. Który z pancernych wymyślił nazwę czołgu? Gustlik. Moja odpowiedź. Szarik to był w dupę pies. Chyba, że rzeczywiście tam podsunął. Przyniósł wiewiórkę upolowaną. Proszę bardzo. Nasza odpowiedź Olgierd. Spójrzcie państwo jeszcze Denek? Raz na tyle. Oj, Denek. Chłopaczki, wiecie co? Nazwijmy nasz wóz Rudy. Olgierd, doskonale. Dobra, parta na Estony. Naprawdę należą się te brawa żółtym. Postawili wszystko na jedną kartę i wygrali. Zanim wylosuję kolejną kategorię, krótka przerwa reklamowa. Do zobaczenia. Chyba, Dzianek, odebrałeś darmowego drona? Co drona? Witu, a mam pytanie, chorujesz na liżmę? Witamy po reklamach, oglądają państwo tyle turniej awanturok. Dzięki, Mike, za 26 lat. Dzięki. Czemu powiadam jedno, ty nie było? Było. Chyba. A właściwie finał naszego teleturnieju. Teraz drużyna żółtych walczy z drużyną mistrzów. W tej chwili żółci mają 5200, chyba nie było. A drużyna mistrzów 16 900 zł. Losuję następną kategorię. Czorni piątka? Bejtować mu to. Do zakończenia finału. Trzy to dużo. Co to liżma? Ligma. Kategoria geografia świata. Ciężko może być. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300 po raz pierwszy. Żółci 400. Żółci 400. Mistrzowie. Stop. 400 po raz drugi. 400 po raz trzeci. Oj, tonem wystarkowy. Łapy się trzęsą już ze strachu. Proszę bardzo, w puli tego pytania 700 zł. 10 miał na start. Na którym kontynencie jest najwięcej jezior? Na Azja, na stówę i loj. Ja strzelam. Na Mazurach. Afryka? Czekaj. W sumie no mogą być małe jeziora tak naprawdę, może być tak jak którymkolwiek. Jesteśmy pewni, tak mamy, wahamy się pomiędzy Ameryką Północną a Europą, ale stawiamy na Europę. Opluli Azję? Co na to mistrzowie? Ja zadałem pytanie, że jest Ameryka, znaczy, że na której jest najwięcej jeżdż na sztuki, więc optujemy za Amerykę Północną. I na sztuki słusznie, Ameryka Północna. Ale niestety to nie jest dobra odpowiedź żółtych, tak więc w tej chwili 700 zł przechodzi do puli następnego pytania. No, bo to... Mistrzowie mają 16. Bo to komuchy, jak był komuch na komuna, wysuszali jeziora, bo mieli pomysł taki. I jakby nie wysuszali, to bym powiedział dobrze. I mam to w dupie. 6600, żółci 4800 i losuję kolejną kategorię. No tak. Taka prawda. Całe Azji jeziora pousuwali. Jak w Minecrafcie. Motoryzacja. Ale zarobisty jest ten program. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300 żółci. Żółci 300? 400. Mistrzowie 400? 500. 500 żółci? Pas. Pas. Po raz drugi 500. No ja już znam jej taktykę. Sprzedane, po raz trzeci. Ona nie musi już grać. Będzie pytanie z kategorii motoryzacja. W puli tego pytania 1600 zł. Samochody obywateli którego państwa noszą oznakowanie C? Szwajcaria. Szwajcaria.
Na pewno, nie? Odpowiadamy Szwajcarii. Konfederacja Helvetica, Szwajcaria, oczywiście. A ile wygrali? Gówno. Żeby mają 16 200 zł, żółci 5 900. Losuje ostatnią kategorię. Czemu Tony Stark ma 10 kilo w gaciach? Czego? Ostatnia kategoria to astronomia. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. Mistrzowie 300. Koniec. 600. Pasik. Rzuci 600. Pasik. Pas. 600 po raz drugi, 600 po raz trzeci. Ale żela poszła. Taka gęsta żela, nie? Panie Marcinie, czy pańskim zdaniem to była źle rozegrana licytacja? Wyszliśmy z założenia, że możemy zaoszczędzić te 100 zł i nie będziemy stawiali nic. Dostaniemy tylko upomnienie, które nas już nie dotknie. Ty, jaki fajset, ja pierdzielę, dobrze mówię. To jest stratek mistrzów i bardzo dobrze, rzeczywiście funkcjonuje jego strategia. Ale szczerze? On babkę powinien kulą zbić po programie, tam co chodzi. Bo stówę na minus przez nią jest. Oczywiście mówię w GTA, w grze roleplay by uprawiali. No było tu zaoszczędzić 100 zł, prawda? Tak, no ale ja postąpiłam honorowo, no. Honorowo. Babka, a honorem kupisz leki? To zamknij mordę. Ostatnie pytanie. Przepraszam, pytanie wylicytowali żółci. 900 zł w puli tego pytania. Proszę spojrzeć na telewizję. Jezus Maria. W którym mieście znajduje się planetarium przedstawione na tym zdjęciu? Tu jest pomnik papieża, więc Polska. Dzięki. Foka, witam. 70 lat. Jezus Maria. 70 lat. Pyongyang? To co to? Chiny? Ja nie. Pyongyang to jest w Koreach jakaś. Nie wiem, co to jest. Coś mi się kojarzy. A gdzie to jest? Poczekajcie, spójrzmy na krajobraz. Płasko jest, płasko. Polska. Myślisz, że ten Kopernik stoi? To nie jest planeta. A, stupę, w którym mieście jest napisane? Jap. Jakie są płaskie kraje poza... Nie, w Polsce miasto. W jakim mieście jest ten planetarium? W Łodzi jest planetarium, ale inaczej wygląda. I nie było w tamtych latach, chyba. Jan Dban, dzięki za 10 lat. Czarnobyl? Toruń? W Toruniu by pasowało. Albo Warszawa? Nie, bo to za dużo zielonego. Nasza odpowiedź brzmi Toruń. Czy mistrzowie wiedzą? Oczywiście. Tak, słucham? Chorzów. To jest Chorzów. Ty, Black Blue, blisko byłeś. Bo to Chorzów jest pod Katowicami, nie? 5300. Żółci kończą grę ze stanem konta 5300 zł. Gratuluję państwu. No natomiast program wygrali mistrzowie i to... Ty. Ale popieprzone. 17k, Boże. Minimalna? Wtedy? Na rękę 600 coś. 17 tysięcy. Boże, przecież oni pół mieszkania wygrali z tamtych lat. Jezus. To tak jakby dzisiaj wygrali 300 tysięcy złotych. Nie no. Bez... Nie no, w sumie. I znowu zobaczymy w Loży Mistrzów w następnej awanturze o kasę. Powiem, że tylko w tym dzisiejszym programie mistrzowie wygrali 16 800 zł. Na łebka po podatku 3,7. Wy zbieracie pieniądze i z każdego programu pieniądze wam się sumują. W sumie w dwóch programach wygraliście już 28 100 zł. Jeżeli państwo chcieliby się poawanturować o kasę, jeżeli macie doskonałą... Ty, to jest minimum, co mają już, ta? Oni dalej grają. 28k, jak... Przecież w tamtych czasach... Ja pierdzielę. ...wiedzę, żyłkę do hazardu. Nie boicie się ryzykować, wyślijcie SMS pod numer 7643 w treści wpisującej... 5 razy minimalna średnia roczna. To słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzek!
Słyszę strzaki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę strzaki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę